Witajcie w Lizetti Racers. Przez najbliższe tygodnie kierowcy zmierzą się ze sobą w serii emocjonujących wyścigów. Kto okaże się najszybszy i wygra Puchar T-Racers? Już wkrótce się o tym przekonamy. Każdy z uczestników weźmie udział w trzech wyścigach, a kto wygra najwięcej z nich, wystartuje w wielkim finale. Już nie mogę się doczekać. Co za emocje! Pierwszy wyścig Pucharu T-Racers odbędzie się na torze leśnym Forest. Na tym torze na zawodników czekają dwa ostre zakręty i długa prosta. Jest wyjątkowo położony w otoczeniu drzew i wielu roślin. Z numerem 48 i złotą gwiazdą na kasku mamy tu Super Vrooma. Widzimy, że jego samochód został złożony z części Fastcare i Water Bumper. Zwróćcie uwagę na błyszczące koła Thunderbolt Fury. Jego przeciwniczką jest Freestyler numer 53. Jej auto składa się z części Cactus Bank i Turbo Creamy, które dają turbo doładowanie, a koła Dizzy Gorilla nadają całości ciekawy styl. Już za chwilę początek wyścigu. Uczestnicy są gotowi i na linii startu. Z niecierpliwością czekają na sygnał. 3, 2, 1 i jazda! O, Freestyler wysuwa się na prowadzenie. Ha! Super Vroom obrócił się o 180 stopni. Co za prędkość, Dizzy Gorilla. Ojojoj, Super Vroom poślizgnął się na liściu. Jedzie tyłem do przodu. Freestyler prowadzi w wyścigu. Nie ogląda się za siebie i pewnie mija linię mety. Super Vroom na koniec uderza jeszcze w barierkę. Te zdjęcia potwierdzają, kto jest ostatecznym zwycięzcą. Nie ma żadnych wątpliwości, prawda? Sytuacja jest czysta jak woda w Water Bumperze. Zwyciężyła Freestyler, która za pomocą kombinacji części Cactus Bank i Turbo Creamy oraz Cool Dizzy Gorilla pokonała z dużą przewagą swego konkurenta Super Vrooma. Freestyler trafia na pierwsze miejsce w klasyfikacji. Gratulacje, czempionie! Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o kierowcach i autach, wejdźcie na stronę www.team-racers.com. Witajcie w Lidze T-Racers. Przez najbliższe tygodnie kierowcy zmierzą się ze sobą w serii emocjonujących wyścigów. Kto okaże się najszybszy i wygra Puchar T-Racers? Już wkrótce się o tym przekonamy. Każdy z uczestników weźmie udział w trzech wyścigach, a kto wygra najwięcej z nich, wystartuje w wielkim finale. Kto zostanie zwycięzcą? Serdecznie witamy wszystkich widzów! Tym razem wielki wyścig na torze Ruins. Dziś odbędzie się pojedynek na kamienistej trasie. Ten tor zaczyna się długą prostą, by po chwili zaskoczyć trudnymi i niebezpiecznymi zakrętami w kształcie litery S. A dzisiaj ścigają się ci kierowcy. Z numerem 48 i złotą gwiazdą Super Vroom. To jego drugi wyścig. Na tor powraca w samochodzie składającym się z przodu Fastcare, tył Water Bumper oraz błyszczących Cool Thunder Fury. Jego rywal z numerem 87, Nitro Cup. Najszybszy policjant w lidze. To będzie jego pierwszy wyścig i będzie się ścigał w aucie z przodem Flying Flash, tyłem Power Cup i kołami Lowstar. Czy uda mu się wyegzekwować prawo i porządek w lidze T-Racers? Kierowcy są na linii startowej. Zastygają w bezruchu. 3, 2, 1, start! Nitro Cup wpada w poślizg i rywal go wyprzedza. Obaj przejeżdżają przez pierwszy zakręt z zawrotną prędkością. Nitro Cup kręci się jak bączek, a Super Vroom jedzie po zwycięstwo. Super Vroom wpada w poślizg, a Nitro Cup wykorzystuje moment i wygrywa! Nitro Cup to niezły zawodnik. W końcu prawo zawsze triumfuje. A więc znamy zwycięzcę wyścigu, który wygrał zgodnie z prawem dzięki kołom Lowstar, Master Auta, Flying Flash i śmigłu Power Cup. Super Vroom dalej nie zdobył ani jednego punktu i w tabeli zajmuje miejsce za Nitro Cupem. Ten kierowca jeszcze pokaże, co potrafi. Pożyjemy, zobaczymy. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o kierowcach i autach, wejdźcie na stronę www.team-racers.com. Witajcie w Lidze T-Racers. Przez najbliższe tygodnie kierowcy zmierzą się ze sobą w serii emocjonujących wyścigów. Kto okaże się najszybszy i wygra Puchar T-Racers? Już wkrótce się o tym przekonamy. Każdy z uczestników weźmie udział w trzech wyścigach, a kto wygra najwięcej z nich, wystartuje w wielkim finale. Kto zostanie zwycięzcą? Pozdrawiamy wszystkich widzów. Witamy po raz pierwszy z szybkiego greckiego toru Greek. To tor, którego strzeże rzeźba bogini z Milo, otoczona spektakularnym łukiem drogowym. Za którym na kierowców czekają dwie proste, połączone ciasnym zakrętem. A dzisiaj ścigają się ze sobą. Z numerem 16 Dusty Wheels, wielka miłośniczka przygód, która po raz pierwszy wystąpi w lidze T-Racers. Jej auto składa się z przodu Easy Tricks, tyłu Bamboo Sprint i Cool Hypnotic Whip. Jej rywalem jest Master Goal z numerem 10. Pierwszy kierowca piłkarz, który również debiutuje w lidze. W wyścigu pomogą mu przód Stunt Puncher, tył Star Thunder i jego ulubione koła Extra Ball. Kierowcy są już na linii startu. Uwaga! 3, 2, 1, start!
Poszli! Master Cole wysuwa się na prowadzenie! Oboje wpadli w lekki poślizg! Dusty Wills jedzie zderzak w zderzak! Meta chyba zwyciężył Master Cole! Spójrzmy jednak na zdjęcie z finiszu, by nie mieć wątpliwości! I wszystko jasne, wygrywa Master Cole, jedyny piłkarz Vizetti Racers, którego auto to przód Stunt Puncher, tył Start Thunder i koła Extra Ball. Wyprzedził Dusty Wills, której nic nie można zarzucić, bo walczyła do samego końca. Master Cole uzyskuje 3 punkty i jest już w czołówce klasyfikacji. To obiecujący kierowca. Do zobaczenia w kolejnym wyścigu. Mamy nadzieję, że będzie się działo i spotkamy się w jeszcze szerszym gronie. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o kierowcach i autach, wejdźcie na stronę www.team-racers.com. Witajcie w lidze T-Racers. Przez najbliższe tygodnie kierowcy zmierzą się ze sobą w serii emocjonujących wyścigów. Kto okaże się najszybszy i wygra puchar T-Racers? Już wkrótce się o tym przekonamy. Każdy z uczestników weźmie udział w 3 wyścigach, a kto wygra najwięcej z nich, wystartuje w wielkim finale. Kto zostanie zwycięzcą? Pozdrawiamy Was z leśnego toru Forest, znajdującego się w cieniu tej wspaniałej sosny. To naprawdę wyjątkowe miejsce. Zawodnicy będą się ścigać w pełnym słońcu, a my znaleźliśmy uroczy zakątek. No dobrze, przejdźmy już do rzeczy. Pierwszym uczestnikiem z numerem 20 jest Coolflip, który zmrozi nam krew w żyłach swoim autem złożonym z Yeti Push i Fast Cup i rozpędzi samochód kołami Winterstorm, które jeżdżą po jezdni gładko jak po lodzie. Jego rywalem jest nie kto inny jak sam Golden Kraken z numerem 1, faworyt wyścigu. Ma po swojej stronie ciężką artylerię. Deep Gold, Bug Boom i Deep Tentacle to zwycięska kombinacja. Za chwilę sami się przekonamy. I już są kierowcy. W napięciu czekają na sygnał startu. I ruszyli z kopyta. Na pierwszym zakręcie Golden Kraken obejmuje prowadzenie. Coolflip depcze mu po piętach. Golden Kraken świetnie odnajduje się na tym torze. Tak, nie ma przed Golden Krakenem żadnych tajemnic. Coolflip zaczął przyspieszać, ale wydaje się, że wygrał Golden Kraken. Za chwilkę zobaczymy zdjęcie z finiszu. Co za wyrównany wyścig. Wszystko jasne, Golden Kraken przekracza linię mety z przyklejonym do niego Coolflipem. Co za pirat, doskonale wiedział, jak poradzić sobie z każdym fragmentem toru. Zwycięzca Golden Kraken ze swoim autem z części Deep Gold, Bug Boom i Deep Tentacle zdobywa 3 punkty. Niezły ten jego samochód, prawda? Prawdziwe cudo. Aby dowiedzieć się więcej o kierowcach i autach, wejdźcie na stronę www.team-racers.com. Witajcie w lidze T-Racers. Przez najbliższe tygodnie kierowcy zmierzą się ze sobą w serii emocjonujących wyścigów. Kto okaże się najszybszy i wygra puchar T-Racers? Już wkrótce się o tym przekonamy. Każdy z uczestników weźmie udział w 3 wyścigach, a kto wygra najwięcej z nich, wystartuje w wielkim finale. Kto zostanie zwycięzcą? Pozdrawiamy wszystkich widzów! Witamy w drugim dniu na torze Ruins. Już nie możemy doczekać się kolejnego wyścigu na tym szybkim torze. Mam nadzieję, że wszystko jest zabezpieczone i nic nie spadnie na drogę. Poznajmy dzisiejszych bohaterów. Numer 53, Freestyler, czyli stylowy kierowca. Użyje swoich ulubionych części: przodu Cactus Bank, tyłu Turbo Creamy i koło Dizzy Gorilla. A jej rywal to z numerem 10 Master Cole, który użyje tej konfiguracji co zwykle, czyli przodu Stunt Puncher, tyłu Star Thunder i koło Extra Ball, którymi już nieraz udało mu się zmylić przeciwnika. Kierowcy już gotowi. Czekają, a więc 3, 2, 1, jazda! Ruszyli! Master Gold przyspiesza na prostej i z ogromną prędkością wchodzi w zakręt. Oboje przechodzą przez zakręt w prawo. Freestyler łapie cień aerodynamiczny Master Gola. Master Gold wpada w poślizg, Freestyler nie może go wyprzedzić. Gold kręci się i wygrywa wyścig. Jaka szkoda, bo Freestyler nabiera już prędkości. I zwycięzcą tego wyścigu na torze Ruins zostaje Master Gold, jedyny piłkarz w lidze. Można powiedzieć, że czuje się na torze jak na boisku, a Freestyler nie zdobywa żadnych punktów. 3 punkciki dla Master Gola, który obejmuje prowadzenie w tabeli. Nikt nie spodziewał się takiego obrotu sprawy. No, może troszeczkę ja. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o kierowcach i autach, wejdźcie na stronę www.team-racers.com. Witamy ponownie w lidze T-Racers. Przez najbliższe tygodnie kierowcy zmierzą się ze sobą w serii emocjonujących wyścigów. Kto okaże się najszybszy i wygra puchar T-Racers? Już wkrótce się o tym przekonamy. Każdy z uczestników weźmie udział w 3 wyścigach, a kto wygra najwięcej z nich, wystartuje w wielkim finale. Kto zostanie zwycięzcą? Serdecznie witamy wszystkich. Czy jesteście gotowi na wyścig? Leśny tor Forest znów pachnie paloną gumą i... co to za zapach? Tak pachnie prędkość w środku natury. Wszystko jest już gotowe. Czas przedstawić zawodników. Pierwszy z nich to Speed King z numerem 33. Otwarte przestrzenie to jego żywioł. A dziś będzie się ścigał w aucie składającym się z Hungry Jungle, Scorpion Fury i Cool Violet Oli. A przeciwnik to... zwyciężczyni pierwszego wyścigu, czyli Freestyler z numerem 53, która spróbuje powtórzyć swój sukces używając przodu auta Cactus Bank, tyłu Turbo Creamy i koło Dizzy Gorilla.
Silniki rozgrzane. Zawodnicy w napięciu czekają na sygnał. Uwaga! Włączają światła. 3, 2, 1. Poszli! Prowadzi Speed Kinga, freestyler prawie zderza się z kamerą. Próbuje odzyskać straty, jadąc na wstecznym biegu. Nie bez powodu nazywa się freestyler, chociaż tym razem chyba nic to nie da. Speed King na ostatniej prostej i zapewnia sobie zwycięstwo. Do mety dociera freestyler. Jazda na wstecznym biegu nie wyszła jej na dobre. Spójrzmy na zdjęcie z mety, by dokładnie przyjrzeć się triumfowi Speed Kinga. A oto i zwycięzca. Jak łatwo mu to przyszło. 33 Speed King, który z niezwykłą łatwością przejechał przez ten tor uważany za najbardziej dziki. Ech, kolejne 3 punkty na koncie Speed Kinga. Do zobaczenia. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o kierowcach i autach, wejdźcie na stronę www.team-racers.com.